Spójrz na podpunkt A w kolejnym zadaniu i tutaj spojrzymy sobie najpierw na taki wzór. Czyli zauważcie, że tu już nie mamy 1 przez n, tylko mamy m przez n. Czyli jak to możemy zapisać? No oczywiście ta liczba, która znajduje się tutaj w mianowniku, idzie nam do stopnia pierwiastka. Wyłączamy sobie pierwiastek stopnia n i wynik podnosimy do potęgi m. No i teraz, jeżeli spojrzycie sobie na pierwszy przykład, mamy 8 do 2 trzecich. Czyli zgodnie z tym wzorem, który mamy tutaj, to co mamy w liczniku, to będzie m, to co mamy w mianowniku, zobaczcie, to będzie n. Czyli mamy pierwiastek stopnia n, czyli stopnia trzeciego z 8, no i ten wynik podnosimy do potęgi m, czyli do potęgi drugiej. Pierwiastek trzeciego stopnia z 8 to będzie 2, czyli 2 do potęgi drugiej wynosi 4. Jeżeli chodzi o ten wzór, który tutaj stosowaliśmy, no to mogę Wam to zapisać jeszcze, zobaczcie, w taki sposób. Jeżeli mamy 8 do potęgi 2 trzecie, no to możemy to sobie zapisać, że to będzie 8 do 1 trzeciej i do potęgi drugiej. No bo jeżeli zapiszemy to sobie w takiej postaci, no to oznacza, że to będzie potęgowanie potęgi i wówczas wykładniki przez siebie mnożymy. 1 trzecia razy 2 to będą nadal 2 trzecie. A dzięki temu możemy skorzystać tutaj sobie z tego wzoru, który był w poprzednim zadaniu, czyli zapiszemy, że to jest pierwiastek trzeciego stopnia z 8, czyli 2 i teraz już widać, że tą dwójkę podnosimy do kwadratu i otrzymujemy 4. Czyli w ten sposób również to można sobie spokojnie obliczyć. No i teraz spójrzmy na podpunkt B. Tutaj mamy tak, pierwiastek stopnia piątego z 32, no i ten wynik podniesiemy do potęgi czwartej. Pierwiastek piątego stopnia z 32 to będzie 2, bo 2 do potęgi piątej to 32, no i dwójkę jeszcze podnosimy do czwartej potęgi, 2 razy 2, 4, razy 2, 8, no i razy 2, 16. Tutaj zauważcie, że w wykładniku mamy ułamek dziesiętny, no ale zamiast zapisywać to jako 2,5, możemy sobie zapisać to w postaci ułamka zwykłego, czyli mamy 2,5, skrócimy sobie licznik i mianownik przez 5, czyli mamy 1/2, czyli mamy 2,1 i teraz na ułamek niewłaściwy, czyli 2 razy 2 to 4, 4 plus 1 to 5, czyli mamy 5/2. No i teraz 81 podnosimy do 5/2, czyli pierwiastek drugiego stopnia z 81, no i wynik tego działania podnosimy do potęgi piątej, czyli pierwiastek z 81 to będzie 9, no a 9 do potęgi piątej, no to już musimy policzyć sobie na kalkulatorze. No to obliczmy, mamy tak 9 do piątej, czyli 1, 2, 3, 4, 5 dziewiątek, czyli 59 049. No i przykład kolejny. No tutaj możecie zauważyć, że w wykładniku pojawił nam się minus. No ja najpierw tego minusa, mówiąc tak nieładnie, się pozbędę. A co robi ten minus? Ten minus odwróci nam tę liczbę, która znajduje się w podstawie. Czyli na przykład, jeżeli mamy 2 trzecie do potęgi minus pierwszej, to jeżeli chcemy usunąć sobie ten minus z wykładnika, to zapisujemy odwrotność tej liczby, czyli odwrotność 2 trzecich to 3/2, no bo zamieniamy miejscami licznik z mianownikiem i wówczas już podnosimy to do potęgi pierwszej. No jeżeli mamy 625, to możemy zapisać, że to będzie 625 pierwszych do potęgi minus 1/4. Teraz odwrotność tej liczby, czyli 1,625, już wówczas do 1/4. Czyli mamy teraz tak, pierwiastek czwartego stopnia z 1,625, czyli otrzymamy 1/5. Przykład kolejny, podobnie. Mamy 64, czyli 64 pierwsze, a więc odwrotność tej liczby to będzie 1,64 już wówczas do 2/3. Czyli na początek wyłączymy sobie pierwiastek stopnia trzeciego z 1,64
i wynik podniesiemy do kwadratu. No i teraz włączmy sobie pierwiastek trzeciego stopnia, czyli pamiętajmy, że włączamy pierwiastek i z licznika, i z mianownika, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z 1 to 1, a z 60 to 64 to będzie 4, tak? Bo 4 do trzeciej da nam 64, no i wynik podnosimy do kwadratu, 1 czwarta do kwadratu to 1 szesnasta. Przykład kolejny. Tutaj znowu mamy minus w wykładniku, czyli odwracamy sobie to, co mamy w podstawie potęgi, czyli mamy 81 pierwszych i wówczas już do 3 drugich. 81 pierwszych to po prostu 81. No i teraz wyłączamy sobie pierwiastek drugiego stopnia z 81, no i wynik podnosimy do trzeciej potęgi. Czyli pierwiastek z 81 to będzie 9, a 9 do trzeciej, no to sobie już policzmy, będzie 9 razy 9 razy 9, czyli 729.